Cześć, dzisiaj robimy kabinę prysznicową. I w wielkim skrócie dla wszystkich nowych widzów, to jest moja kabina prysznicowa. W tej chwili stoję tak jakby w kabinie prysznicowej. I w mojej kabinie ma nie być płytek. Zamiast płytek będę dawać beton. I to dosłownie taki z wylewki. Ma to wyglądać jakby beton. I będę to impregnować. Dwie fajne rzeczy. We wczorajszym odcinku bardzo duży sprzeciw wyraziliście temu pomysłowi, żeby to robić. Aczkolwiek ja wyraziłem aprobatę i wyszło tak, że wygrała aprobata. Więc robimy. Jeśli to nie wyjdzie, to będzie coś innego i będę musiał to naprawiać i tyle. Ale naprawdę chcę spróbować, bo jestem bardzo ciekawy, jak to może zadziałać. Dwa bardzo pomocne komentarze. Jeden to grunt szczepny, który kupiłem dzisiaj. Będę gruntować to, zanim zacznę kłaść beton. Drugi bardzo fajny komentarz to ja planowałem dać tutaj impregnat do betonu. Alternatywnie myślałem o poliuretanie, który kiedyś wykorzystałem na schody i on wytrzymał błoto śniegowe, wytrzymał piach na butach, wytrzymał chodzenie przez kilka lat i mam możliwość jakby zobaczyć, jak te schody wytrzymują dalej i po już chyba 7 latach to naprawdę jest w świetnym stanie. Schody wejściowe do domu. Był taki pomysł, żeby dać ten poliuretan. Natomiast ten drugi fajny komentarz to lakier do jachtów. Lakier łodziowy i tak dalej. No nie, do jachtów. On się nazywa do jachtów. Co prawda on jest do drewna, ale no do więzienia nie pójdę za malowanie betonu lakierem takim. I on jest na bazie poliuretanu, więc też może się bardzo nadać, a wytrzymuje nas, musi wytrzymać słoną wodę, słodką wodę i tyle. Także zaczynam od gruntu, a jak wyschnie, to nakładam beton. To chyba będzie koniec moich kroksów i ubrań. No a ten... Może to za karę, że was nie posłuchałem. Sekunda ciszy dla moich kroksów. Już. Dobra, kontynuuję, maluję. Grunt jest suchy, więc oklejam i zaczynam nakładać beton i zdecydowałem się, żeby go nałożyć, ponieważ chcę spróbować, jak to jest. Jeśli nie wyjdzie, to trudno, jeśli wyjdzie, to super. Także pierwsza warstwa, później druga warstwa i zobaczymy, co dalej. Nie wiem, czy to wyjdzie. Wszystko spada. Proszę? Może powinieneś się obłożyć na dole. Z tym będzie problem. To już widzę, że ten będzie taki prosty jak myślałem. Obłożyć na dole karton, by można było rzucić jakiś. Nie ma. Ale leci.
ścianę. Jak będzie bardzo źle, to to zeskrobię zanim wyschnie i będę kłaść płytki. No, zaczynam mieć wątpliwości. Wygląda to super. Tylko, że to się będzie trzymać. Bo wygląda to po prostu tak mi się podoba, że nie wiem. Robię to. Za ładnie to wygląda, żeby zrezygnować. Pierwsza ściana gotowa. Poziom trudności nakładania tego dosyć wysoki tak naprawdę. Spodziewałem się, że będzie się to lepiej trzymać ściany. Myślę, że można by było podmienić ten beton na klej do płytek. I klej do płytek się klei. Wygląda praktycznie identycznie, więc byłoby dużo łatwiej. Natomiast no tutaj kwestia ceny. Co prawda 50 zł za worek. Myślę, że worek to będzie jedna warstwa całego prysznica, całej kabiny mojej. I drugi worek to by była druga warstwa, więc i tak nie byłoby jakoś bardzo drogo, ale nie wiem jaki byłby efekt, bo mam wrażenie, że tutaj przez to, że są drobinki piasku, kamienia, nie wiem czego, raczej kamienia, bo czasami jak jest bardzo dużo tego wyciągam i wyrzucam, to przez te drobinki właśnie powstaje ten fajny efekt, który mi się podoba i o który chodzi. To jest pierwsza warstwa, przyjdzie druga. Jeżeli chodzi o to, dlaczego za każdym razem jak coś robię, to przyklejam taśmę i odklejam, to chodzi o to, że jeśli taśmę zostawię i ona zaschnie razem z czymkolwiek, co nakładam, farbą, hydroizolacją, gruntem, czy betonem, czy nie wiem, cokolwiek by się robiło innego, to podczas zrywania możemy uszkodzić to, co zostawiamy, to, co trzymamy, bo to się do papieru bardzo mocno wiąże. I tyle. Jakby jeśli chodzi o mnie, to mi się strasznie podoba. To jest wszystko eksperyment. Ja naprawdę nie mam pojęcia, czy to w ogóle zadziała. Dopóki nie zacznę się tu kąpać, nie będę wiedzieć. Na pewno możecie się spodziewać odcinka o tym, jak to jest z betonem zamiast płytek po miesiącu, czy po dwóch, czy po trzech, zobaczymy. Może się okaże, że po dwóch dniach, bo pierwszy raz jak wziąłem prysznic, to jest dramat. A może się okaże, że zrobię, że po pół roku nic się nie dzieje dalej. Jeśli ktoś z Was jest ciekawy, te odcinki będą się pojawiać. A do osób, które uważają, że to jest bardzo zły pomysł, jak zacząłem to nakładać, też zacząłem tak uważać. Ale jakby... do odważnych świat należy. Tak to wygląda, moi drodzy. Schło 2 dni. Więc jedno co mogę powiedzieć, hydroizolacja działa. Stukałem, szarpałem, dotykałem to, jak już wyschło oczywiście, żeby zobaczyć, czy nie odpada gdzieś, ale naprawdę dobrze się to trzyma.
Więc, no cóż, trzeba teraz zrobić drugą warstwę. Drugą warstwę zacznę od skończenia tam pierwszej warstwy. I następnie zacznę robić tą ścianę, po czym tą. Dlaczego? Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Co jeszcze chcę powiedzieć, że ta ściana, ta ostatnia ściana, którą robiłem, wyszła najfajniej. Jest w niej najwięcej takich dziwnych znaczków, jakichś takich rzeczy. Bardzo mi się podoba ten sposób, jakby to, co zrobiłem. Wiem, że bardzo dużo z Was się z tym nie zgadza, żeby coś takiego było w ogóle pod prysznicem. Natomiast tak się zastanawiam, że ryzyko, podejmowanie ryzyka, żeby zrobić coś, co mi się podoba, jest najlepszą rzeczą, jaką można zrobić. I jeśli ze względu na strach nie spróbowałbym tego zrobić, to później bym żałował. Bo to może nie wyjść, ale może wyjść. Szanse są pół na pół. I robić coś, co mi się nie będzie podobało, dlatego że jest bezpieczniejsze, kontra ryzykować i zrobić coś, co może nie działać, no jakby dla mnie gra jest warta świeczki. O. I na pewno nie będę żałować, że spróbowałem, ponieważ do odważnych świat należy. Postaram się to powiedzieć jeszcze raz, tylko tak mniej chaotycznie. Jeśli ryzyko jest wysokie, ale to, co chcę zrobić, wyjdzie, to mój poziom satysfakcji będzie ogromny. Jeżeli nie wyjdzie, to przynajmniej wiem, że nie bałem się podjąć ryzyka, sam steruję swoim życiem i tak będę zadowolony. I mam wrażenie, że ludzie, którzy nie podejmują ryzyka i nie eksperymentują, mogą nie być do końca zadowoleni z efektów, jakie uzyskują, ponieważ ktoś chciałby mieć taki prysznic, załóżmy, ale się boi zaryzykować, woli pójść bezpieczną drogą i później ma taki brak satysfakcji z efektu. Jeśli to nie wyjdzie, będą płytki, to naprawdę przynajmniej będę sobie mógł powiedzieć szczerze, że nie bałem się zaryzykować, spróbowałem, nie wyszło i tego się nie da zrobić. Ale jeśli poszedłem od razu w płytki, to nie mogę sobie tego powiedzieć. Do końca życia będę siedział i myślał, może moja tymczasowa łazienka mogła być dużo fajniejsza. Ale ja się bałem. Dobra, teraz już trochę mniej poważnie, trochę uśmiechu. Idę mieszać beton, nie pokazuję Wam tego. I lecimy robić, mało czasu jest. Warstwa na jednej ścianie zrobiona. Nie będę kontynuować na pozostałych, ponieważ wpadłem na pomysł. W tej chwili nie mam tutaj dekoru. W płytkach, jak się płytki kładzie, to można kupić sobie płytkę, która jest tej samej wielkości, barw podobnych i jest dekorem, jakaś dekoracyjna, typu białe płytki i pasek z kwiatków, z płytek z kwiatkami. Tutaj nie ma takiej możliwości, no bo nie zrobię dekoracyjnego betonu. Teoretycznie to jest jeden wielki dekoracyjny beton, ale wymyśliłem coś innego i to zrobię i w sumie to zrobię to jak przeschnie, ale od razu mogę Wam powiedzieć, co to jest, bo to i tak wszystko będzie w jednym filmie, więc nie będę robić jakichś wielkich niespodzianek.
przykleję, zamaluję paski pigmentem czarnym. Tylko to musi wyschnąć, bo chcę, żeby pasek zszedł tu, tu, tam, żeby to był jakby jeden pasek, tu będzie przecinać, tam będzie przecinać, takie po prostu losowo namalowane paski. Później na nie nakleję taśmę klejącą i tą taśmę klejącą następnie zostawię, oczywiście jak wszystko wyschnie. Zrobię drugą warstwę na bocznych ścianach, trzecią na tylnej i po tym, jak już nałożę te warstwy, zerwę taśmy wszędzie. Będzie takie lekko pocięte. Tutaj będzie wstawiona zasłonka, nie będzie żadnej innej szyby ani nic takiego raczej na 99%. Ze względu na to, że szyby są ultra drogie, te hartowane, szkła hartowane, i nie widzę sensu. Jeśli w przyszłości znalazłoby się coś innego, jakiś inny pomysł, to mogę zawsze to zrobić, bo wstawię rozporową tyczkę, czy tam drążek rozporowy, także będzie można to przesuwać. I najfajniejsze to by było takie szkło na trzy części, które by się składało, że wysuwam, wysuwam, wysuwam. Wtedy tutaj 120, to by było po 40 cm. No tutaj było, można by było spokojnie wyjść, mając 80 cm, ale to też jest, to jest jeszcze droższe niż zwykła szyba. Do tego, jeżeli byłyby drzwi z szybą, to byłoby bardzo ciężko stąd wychodzić, bo otwierać to, wychodzić, zamykać, takie niewygodne by to było. I tak naprawdę też się z tym pogodziłem, ale od samego początku spodziewałem się, że tak będzie. Więc w tej chwili to musi wyschnąć. Jak wyschnie, robimy kolor, po czym oklejam taśmą. Jak wyschnie kolor, oklejam go taśmą, zarzucam jeszcze raz. I tyle. I to będzie na wszystko. Następnie będzie, to już w następnym odcinku, zabezpieczanie tego. Jeżeli do tej pory film Wam się podoba, to zachęcam do subskrypcji. I jeżeli bardzo Was ciekawi żywotność tego, niezawodność i czy nie będę żałował, to zasubskrybujcie, bo myślę, że jak już będę mieć wreszcie ciepłą wodę, nie będę mógł się tu kąpać, to po jakimś miesiącu, po trzech, zrobię filmy typu jak tam mój beton. Okej, wyschło. Nic nie widać. Oczywiście, o teraz trochę lepiej, ale będzie gorsza jakość, no wyschło. I cóż. Nie wiem, czy też tak macie, że pewne zapachy przywołują wspomnienia. Są zapachy, jak na przykład wsiadanie do samochodu, który pożyczyła mi babcia, jak mój się zepsuł, i jeżdżenie nim przypomina mi czasy, kiedy było się dzieckiem i zawoziła nas w różne miejsca. Każdy jej samochód ma ten sam zapach i super to jest. Naprawdę lubię wsiadać do tego samochodu, ponieważ przywołuje wspomnienia. Tak samo jak czuję odpowiedni zapach, to przypomina mi się szarlotka mojej cioci. Genialne. Takie rzeczy z dzieciństwa po prostu. Swoją drogą to jest najlepsza szarlotka na świecie. Zapach pigmentu zmieszanego z wodą przywołuje wspomnienie, jak dostawałem, jak w lato jeździło się do babci na wakacje, to babcia kupowała mi takie modele samochodów do samodzielnego montażu, czy tam jakieś samoloty, czy coś w tym stylu.
I to jest dokładnie ten sam zapach, co farby, którą się malowało te modele. Aż kupiłbym sobie taki model. Nie wyszło tak, że jest idealnie odcięta linia i idealnie kolor się zachował. Beton składa się częściowo z ziarn piachu, który bardzo ciężko pomalować. Więc tam, gdzie taśma, gdzie był piach i taśma złapała farbę, to ją oderwała. I tyle. Nie będzie to idealne i tak naprawdę nie miało być. Cała ta ściana, wszystkie ściany z betonu, sensem ich jest to, że ma nie być idealnie. Więc ja jestem zadowolony. I tak, moi drodzy, skończone. Jakby pierwszy etap. Jest beton nałożony, są dziwne rzeczy zrobione, typu te X-y, V-ki i kreski. Mokre, wygląda to super. Dlatego zastanawiam się, czy nie będę impregnować tego i dopiero później nakładać poliuretan. Poliuretan da mi wodoodporność, a ten impregnat sprawi, że będzie wszystko wyglądać jak mokry beton. Czyli tak. Wygląda to fenomenalnie, chciałbym, żeby tak zostało, natomiast jak to wyschnie, to będę się starał, może nie jakoś bardzo, nie młotkiem i tak dalej, ale będę próbował to podrapać, żeby zobaczyć, czy coś nie odpada. Jeżeli będzie odpadać, no to zrywam i kładę płytki. Ale jeżeli się utrzyma, to to impregnuję, a później maluję. Trochę inny odcinek, bo nie jest to vlog typowy, daily vlog w sensie, tylko jest nagrana całość. Od początku, kiedy to zacząłem, do końca. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Jest to też powód, dla którego nie było odcinków w tym tygodniu, który się właśnie skończył, bez piątek. Tak codziennie, jak zwykle to robię. Natomiast trzeba czasem eksperymentować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kwestii wyświetleń i czy Wam się spodoba. Jeżeli Wam się spodoba, to będzie trochę więcej takich filmów, gdzie jest od początku do końca, kosztem ilości tych daily vlogów. Natomiast jeśli Wam się nie spodoba, to wracamy do tradycyjnego formatu. Także dajcie znać, co myślicie o tym, chociaż już wiem z poprzedniego filmu, że Wam się pomysł nie podoba. Ale może teraz, jak zobaczycie, to zmienicie zdanie. Nie wiem. Jeśli nie, to ja szanuję Wasze zdanie, a Wy uszanujcie moje.
Tak jak mówiłem chyba, nie pamiętam, bo naprawdę nagrywam ten odcinek prawie tydzień. Jeśli się okaże, że nie wyszło, możecie śmiało pisać w komentarzach, a nie mówiłem, a nie mówiłam i ja będę z tym ok. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym. Hej!